Na kanale recenzowałem już dwie kreskówki z Górnego Śląska. Pierwsze były Nudle, moim zdaniem genialna animacja opowiadająca o przygodach dzieciństwa twórców. Drugie było Co w hałdzie piszczy, które było okropnym, przewalonym polityką i jechaniem po nieślązakach koszmarem, wyglądającym jak animacja z PowerPointa. Istnieje też, niestety, trzecia kreskówka ze Śląska, którą pominąłem, a która powstała jako trzecia, po Nudlach i po hałdzie. Śląsko Familio. Ta kreskówka ponoć była tak zła, że Ruch Autonomii Śląska ją zjechał. Tak, Ruch Autonomii Śląska. Na początku animacja. Animacja wygląda tak. Kierajsuję na urlop ze Śląska. Na granica Kaśpę Polska. Wylaś nie! Nie wydać. Nie! Puszczy zima. Nie! 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 Cały serial wygląda jak zrobiony za pośrednictwem klipartów i innych losowych obrazków. I sama animacja jest, jak możecie sami zobaczyć, bardzo, bardzo zła. Wygląda jak jakieś filmiki ElsaGate. Po prostu zobaczcie. Tła się ruszają w jakiś dziwny, trippy sposób, postacie się telepią i ruszają jak w tej bekowo animowanej grze z Władców Much. No, nie wiem, tak jak wcześniej wspomniałem, dla mnie to wygląda jak ElsaGate pełną gębą. Ale okej, zobaczymy pierwszy żart w tej kreskówce. Jaki jest pierwszy żart Śląsko Familii? Czterech zdechlatych goroli z Andrajku przelajzowało się na bezuch na Śląsk. Nie byłoby tu nic łożliwego, kiedy nie to, że w geszefcie, które się mianuje Tysko, ochawił Roma z rychtych niemieckimi szekuladami. Oskarżeni powiedzieli, że u nich idoje erzac. Policmeister Erwin Bebok powiedział, że za nielegalną przeprawę bez brynica na Śląsk każdy na chyto kaś po 3 lata. Jeden gorol był tak wezłożliwy, że sztyć durś mamlał w gębie kunsek szekulady. Na koniec powiedział... Aha. Polityka i Śląsk. Toście mnie zaskoczyli. Główni bohaterowie to trzej Ślązacy z trzech pokoleń. Dzieciak, ojciec i dziadek, a każdemu głos podkłada jedna i ta sama osoba i wyglądają identycznie. Dzieciak ma ponownie spiszowany głos dorosłego, ale ten jest jeszcze śmieszniejszy niż Alois z hałdy. Posłuchajcie. Całki, Heimat, Anaber, Inksze Place! Ojciec się jakoś nie wyróżnia, ale dziadek, o matko dziadek. Jak myślicie, jaka jest pierwsza rzecz w serialu, jaką robi dziadek? Otóż wspomina, jak bombardował Warszawę i Sosnowiec, bo był członkiem Armii III Rzeszy, śpiewając przy tym o tym, jak kocha Górny Śląsk. Ja pierdolę. Jak szybko się przekonacie, cała kreskówka jest pełna typowego dla górnoślązaków złośliwego naśmiewania się ze wszystkich. Goroli, Sosnowca i tak dalej. Pierwszy odcinek polega na tym, że trzej Ślązacy kupują sobie osła, leczą go wiagrą, a potem lecą zobaczyć Górny Śląsk balonem. I tam gadają w ewidentnie pasywnie agresywny sposób o tym, że powstania śląskie nie były takie dobre, bo Polacy sprowadzali podczas nich goroli i że w ogóle Śląsk to jest najlepsza rzecz i nie Niemiec, nie Polak, Ślązak, ojej. I otrzymujemy informację, że Śląsk jest jak tort. Historia naszego Śląska je pobeluntano, bo Śląsk je kej maszkety, kej dorta i każdy bajcny chce najgryfniejszy dort ten sztyk. Śląsk nie jest jak tort. Chyba, że jesteś gdańszczaninem, dobra. Tak, nie nadinterpretuję tu niczego, po prostu odcinek o tym, że dzieciak chciał osła, przechodzi w kolejne śląskie obciąganie samemu sobie ptaka. Ale tym razem mamy też pięknie wyreżyserowane sceny batalistyczne. W drugim odcinku do familii dołącza żona, która wygląda jakby była zlepiona z zupełnie innych klipartów. I o czym jest ten drugi odcinek? No więc zaczyna się od tego, że prezenter w TV gada o atakach na śląską nację. Rodzinka jest zła, że Polska stała się mistrzami w piłkę i przedstawiany jest wielce śmieszny opis kolesia w psychiatryku, który gada, że jest Hitlerem, a Ślązacy to niby zakamuflowana opcja niemiecka.
Gdyby tak każda śląska baba była zdurz na plumpano! Czy Ślązacy nie potrafią robić nic innego, tylko użalać się nad sobą i gadać o tym, jak to każdy ich nienawidzi, zwłaszcza ci źli Polacy? Czemu każda śląska rzecz musi opierać swoje podwaliny na regionalnej dyskryminacji i kompleksie wyższości nad wszystkimi? Czemu dosłownie niemal każda rzecz, jaką robią górnoślązacy, osteluje wokół ich własnego ego, paranoi na temat ich heimatu i tego, jaki jest zagrożony przez wszystko i antagonizuje Polaków? Czemu nudle jakoś potrafiły zrobić coś o Śląsku, co nie jest pełne bełkotania, że Śląsk to jest jakaś druga Katalonia? No więc w odcinku potem przechodzimy do szkoły i zganicie, co się tam dzieje. Dzieciak Ślązak wali procą w goroli. Jorońskie haniasy! Dobra, Berni, wracujmy. Lubka mamy ferti. A potem dziadek jedzie motorem i śpiewa piosenkę o tym, że ma ochotę zabijać Polaków. Ale potem śpiewa, że to tylko żart. Dej się pozór na bombowca. Jo w szeslungu mągi wera. Nie poradzi fojerwera. Hand granaty w gołym bliku, pancer w sajlach, kamerliku. Czy zbyt umio, czy z upula, dej się pozór na gorola. Jo się śpiewu sam dla szpasu, to są wice bez duszy nie larmuj. Mógłby ktoś wyłączyć tą kopalnię śmiechu, karuzelę śmiechu, kopalnię śmiechu, nie wiem, kopalnioki, kurwa. Ja dosłownie wziąłem tą stronę do gaga w recenzji i patrzcie już, co jest na stronie o śląskich cukierkach. Kto nam ukradł kopalnioki? Nawet tutaj. Ślązacy robią tutaj z siebie Chrystusa polskich regionów. Świeży zapach Potem nasza rodzinka idzie na wycieczkę do kopalni i opowiadają sobie o mitologii górnośląskich kopalni i górniczej technologii, i że węgiel to jest największy skarb Śląska. A teraz ostatni odcinek, trzeci. Ten odcinek jest o tym, że dziadek leci do kosmosu jako pierwszy Ślązak. Uprzednio oczywiście narzekając, że pierwszym Polakiem w kosmosie jest Gorol. No i w tym odcinku autor nie dał napisu do śląskiej godki, nie wiem czemu. Dziadka w kosmosie, atakują kosmici i reszta familii idzie go ratować. A w ich rakiecie jest kurwa mocny! Więc dziadek jest ratowany od kosmitów, wyglądających jak małpy z jednym uchem, okej. I nagle z dupy udaje Dartha Vadera i walczy z ojcem, gdzie mamy jedyny śmieszny żart w kreskówce. Jorzek jest twoim fatrem. A czego tego nie wiem, kubku? I koniec. To koniec wszystkich trzech odcinków serialu. Oto była ostatnia śląska kreskówka i koniec takiej naszej, powiedzmy, trylogii śląskich kreskówek, a z każdą robiło się coraz gorzej. Przeszliśmy od wholesome luźnego wspomnienia dzieciństwa paru kumpli, przez coś wyglądające jak animowany boomerski komiks, po to coś. I na to coś nawet brakło mi słów. Ta kreskówka to po prostu zanimowane kliparty, które stale powtarzają dwie rzeczy. Śląsk i Gorole są źli. Z tej kreskówki po prostu wylatuje falami taka złośliwość i jad. Polacy źli, Śląsk najlepszy, poza regionami, które zmieszkują Gorole. Rinse and repeat. I to dosłownie jest cała ta kreskówka. Nie wiem, co tu mam do powiedzenia, poza tym, że jako Dolnoślązak jestem zażenowany tym, że tego typu rzeczy psują opinię patriotyzmowi lokalnemu, byciu dumnym z tego, skąd się pochodzi, no i Śląsku. Naprawdę wstyd mi. Więc zamiast recenzji jako puentę zaserwuję wam propozycję. Górnoślązacy, weźcie się w końcu, pokażcie z lepszej strony innym ludziom. Jestem Dolnoślązakiem. Często siedzę i marzę, żeby jakoś przedstawiać ludziom kulturę Dolnego Śląska, która jest bardzo obskurna i mało znana oraz zapomniana przez to, że całość jego ludności wyjebano z Polski i zostało tylko kilku autochtonów, w tym mój dziadek. Nie ukrywam, jest to trudne. Często opowiadam o swoim regionie, jego historii, kulturze, ciekawostkach, wymyślam do niego mitologię i lore i nie ukrywam, że często też się obawiam. Obawiam się, że komuś może się nie spodobać to, że co robię, komuś się ktoś może źle odebrać, na przykład moje wymyślane śmiecholordzie, na przykład Dolny Śląsk ma ukrytą armię a la Wolfenstein czy coś.
zawsze dbam o to, żeby ludziom się to podobało, żeby ludzi interesowało to, żeby mój region ludzi interesował i tak dalej. A taki Górnoślązak chuj, zrobi kreskówkę, że Polska zła, Górny Śląsk dobry, wszyscy są źli poza Śląskiem i proszę bardzo. I wtedy mi się po prostu robi przykro. Dlaczego zamiast tego nie pokażecie Górnego Śląska jako czegoś, co jest dobre? Bez żadnej złośliwości. Czemu nie pokażecie śląskiej kultury bez pyszałkowania się? Pokażcie przytulną atmosferę śląskich domów, rodzinną aurę familoków, intrygę pracy w kopalni, pokażcie folklor, pokażcie legendy. Pokażcie Śląsk jako piękny, jako taki, jakim jest naprawdę. Nie jako burdel pełen wrednych, roszczeniowych złośliwców, którzy tupią nóżką, kiedy ktoś im powie, że należą do państwa, do którego należą od starożytności. Pokażcie, bo naprawdę warto. Cześć.